dwaj bogowie. Zaczęli się kłócić. Boreasz i Helios. Kłócili się tak, kto z nich jest silniejszy, że aż grzmiało. No ale ile można się kłócić? Trzeba to jakoś sprawdzić. Postanowili, że zrobią eksperyment. Który z nich jest silniejszy? I Boreasz wpadł na pewien pomysł. Zobaczył, że drogą idzie wędrowiec. I ten wędrowiec ma na sobie płaszcz. Boreasz zaproponował, że ten, który sprawi, że wędrowiec zdejmie płaszcz, ten jest silniejszy. No i na początku rzucili monetą, żeby sprawdzić, kto zaczyna. Wypadło na Boreasza. Więc Boreasz popatrzył na wędrowca, a potem... zaczął delikatnie wiać. I mocniej. Ale powiał, a wędrowiec tylko trochę płaszcz mocniej zapiął. Więc Boreasz zebrał się bardziej w sobie. Skupił i spróbował po raz drugi. Ale wędrowiec tylko jeszcze szczelniej się zakrył płaszczem. Więc Boreasz wszystkie swoje siły wieczne zebrał, wszystkie zastępy powietrzne i... I nic, nie udało mu się. No więc teraz przyszła kolejna Heliosa. A Helios wyleciał w kierunku wędrowca. Wyciągnął swoje promienie delikatnie. Uśmiechnął się. A, jeszcze wcześniej napił się kawy. Uśmiechnął się, uśmiechał. Potem zaczął go delikatnie gładzić swoimi promieniami. Trochę rozpiął płaszcz. Helios przytulił go mocniej. I zrobiło się tak ciepło. O, ale ciepło. Chyba zdejmę ten płaszcz. I wędrowiec zdjął płaszcz. Helios wygrał! Helios! No dobrze. Ale czy ta opowieść ma jakiś morał, czy coś z niej wynika? Niektórzy mówią, że nie, a inni mówią, że tak. Inni mówią, że wynika z niej to, że ciepłem, delikatnością, byciem miłym można zdziałać więcej niż siłą, agresją.